Joachim Tomczyk, witam i zapraszam na studencki magazyn sportowy. Wypełniona niemal do ostatniego miejsca hala Orbita, wizyta świętego Mikołaja i mecz z tegorocznymi uczestniczkami Ligi Mistrzyń. Tak wyglądała inauguracja sezonu Plus Ligi Kobiet we Wrocławiu. Pierwszemu spotkaniu naszych siatkarek przed własną publicznością przyglądał się Kacper Łukaszewski. Na ten moment wrocławscy kibice czekali przeszło kilka miesięcy. Przyszedł czas na inaugurację sezonu siatkarskiego w stolicy Dolnego Śląska. Druga kolejka Plus Ligi Kobiet i mecz pomiędzy Impel Gwardią Wrocław a Organiką Budowlani Łódź. Siatkarskie święto we Wrocławiu, siatkarskie święto w hali Orbita. Zapraszam zatem na relację z tego spotkania. Zanim jednak rozpoczęło się spotkanie, na najmłodszych sympatyków Impel Gwardii czekały nie lada niespodzianki oraz obecność samego świętego Mikołaja. Sportowe Mikołajki to już niemal tradycja w hali Orbita i tym razem nie mogło być inaczej. Zwłaszcza, że atmosferę w hali można porównać do małej Ligi Światowej. Po Mikołajkach i oficjalnej prezentacji obu ekip rozpoczął się pierwszy w tym sezonie mecz siatkarskiej Plus Ligi Kobiet we Wrocławiu. Już od początku wszystko wskazywało na to, że będzie to niezwykle wyrównany pojedynek. Pierwsza odsłona mimo kilku piłek setowych dla Impel Gwardii zakończyła się wygraną Łodzianek 33-31. Co się nie udało w pierwszym secie, udało się w drugim i to z 15-punktową przewagą. Wrocławianki wręcz zmiotły z parkietu swoje przeciwniczki, wygrywając 25-10. Niestety w dwóch kolejnych odsłonach to doświadczone siatkarki Organiki okazały się lepsze, wygrywając trzeciego i czwartego seta 25-23 i całe spotkanie 3-1. Zwycięstwo było blisko, ale w decydujących momentach zabrakło. Troszeczkę szczęścia, trochę za dużo błędów w niektórych momentach popełniałyśmy, które mogły zdecydować o tym, że przegrałyśmy ten mecz. Natomiast zespół Organiki mógł się cieszyć ze zwycięstwa i kompletu punktów. Było bardzo ciężko, to był taki nerwowy mecz, dużo błędów z obu stron, ale dobrze, że w decydujących momentach my byłyśmy górą i super, że tak się skończył ten mecz. Mimo porażki i braku możliwości rotacji składem, siatkarki Impel Gwardii Wrocław udowodniły, że są mocnym zespołem i gdy tylko uporają się z problemami kadrowymi, zaczną wreszcie wygrywać. Inauguracja sezonu siatkarskiego we Wrocławiu niestety nieudana dla Impel Gwardii Wrocław. Organika Budowlani Łódź okazała się dzisiaj minimalnie lepszym zespołem. To jednak dopiero początek sezonu. Miejmy nadzieję, że z każdym kolejnym meczem podopieczne trenera Błaszczyka będą prezentowały coraz to lepszą formę. Okazja ku temu nadarzy się już za tydzień w Bydgoszczy, gdzie nasze zawodniczki podejmować będą tamtejszy Centrostal. Dla studenckiego magazynu sportowego Kacper Łukaszewski. Za nami piąta i ostatnia w tym roku kolejka Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej w koszykówce kobiet. Tym razem śledziliśmy pojedynek pomiędzy drużynami Uniwersytetu Ekonomicznego z Przyrodniczym. Spotkanie w hali przy ulicy Kamiennej od początku przebiegało pod dyktando koszykarek Uniwersytetu Ekonomicznego. Świetnie punktujące zawodniczki sprawiły, że drużyna gości nie była w stanie stawić im czoła i po drugiej kwarcie schodziła z połowy niższym wynikiem. Brak gry zespołowej, brak zrozumienia w drużynie, brak powrotu do obrony. W następnych odsłonach meczu koszykarki Uniwersytetu Przyrodniczego zmobilizowały się i starały nawiązać równorzędną walkę. Przez długi czas trzeciej kwarty wynik nie zmieniał się, jednak gdy piłka zaczęła trafiać, to znów częściej do kosza gości. Ostatecznym wynikiem 84-44 koszykarki Uniwersytetu Ekonomicznego zapewniły sobie świetny prezent na święta. Uważam, że bardzo dobrze zagrałyśmy zarówno w obronie, jak i w ataku. W sumie wszystko, bardzo fajnie grałyśmy, zgranie i chyba wszystko wyszło, co sobie założyłyśmy. Gdyby nie uroda zawodniczek, można by stwierdzić, że oglądamy koszykówkę w wykonaniu męskim. Mimo dosadnego wyniku na boisku było sporo walki, szybkich i zwrotnych akcji, cieszących oko nawet wybrednego kibica. To pokazuje, że warto oglądać Dolnośląską Ligę Międzyuczelnianą. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Na koniec chciałbym w imieniu całej redakcji wszystkim widzom naszego programu złożyć życzenia wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Oby przyniósł nam jak najwięcej sportowych emocji. Do zobaczenia.